Hej wszystkim, dzisiaj zrobimy mały unboxing. Jest godzina 22, dopiero co wróciliśmy z pracy i czekały na nas przy paczkomacie takie paczuszki. Tutaj mamy dyski przenośne, a tutaj, jako że zgubiliśmy nie wiadomo w jaki sposób głośnik JBL-a ostatni, JBL-a, przepraszam bardzo, to postanowiliśmy sobie kupić drugi, bo był bardzo pomocny przy treningach i przydawał się na wycieczkę. Także zacznijmy może od dysku. A w ogóle to ja tu jestem po drugiej stronie. Cześć! Cześć! zaraz, jakby to rozpakować? Nożyczki. Jest to lepsza. Nie tu! Nie tu! Tu! No dobra. To masz takie naklejki białe. Wystarczy je przeciąć. Z drugiej strony. Z drugiej strony. Nie z drugiej strony. O tu. Aha. Przepraszam. No. Teraz otwieramy. Proszę. Jaki kolor? Pierwszy dysk. Oj. Miał być niebieski. Dobra, to jest mój, czarny. Aha, czyli czarny, nie niebieski? No tak, dwa czarne, jeden niebieski. Czyli tak, mamy dysk przenośny firmy My Passport. WD czy jakieś tam? To jest dysk 1 terabajt. Tak. Będzie Agnieszka go używała. Znaczy firmy WD, przepraszam, tak? WD My Passport. WD My Passport. Agnieszka będzie go miała do pracy. Potrzebny ci był. Tak. No. Potwierdzam. Potwierdzam. Nie zaprzeczam. Mamy jeszcze jeden dysk, którego będziemy używać jako przechowania na filmy z GoPro i inne składanki, bo zajmują one dosyć sporo miejsca. O, widzę, że już ktoś się do niego dobierał. Nie, ładnie. Reklamacje koszulki. Niebieski! O. I ten dysk jest o pojemności 2 terabajty. Tak. Jest w kolorze niebieskim. Tak, w ulubionym kolorze Adama. Tak, to jest definitywnie mój ulubiony kolor. Nawet kabelek niebieski. Poszalej. I dysk jest tej samej firmy WD My Passport, tak jak ten wcześniejszy. Unboxing prawej strony stołu przeprowadzi Agnieszka. Dziękuję. Cześć wszystkim. Teraz jestem po tej stronie. Będę zapakowywać głośniczek JBL. Ciekawe w jakim kolorze. Zaraz się dowiemy. Pewnie nie wiecie, ale uwielbiam rozpakowywać paczki. Zawsze potwierdzam. Jak coś nowego przychodzi, to od razu lecę z nożyczkami albo z jakimś nożem i otwieram. W 100% potwierdzam. Aga jest takie jakby prezenty. Aga jest bardzo ciekawska i nic się przed nią nie ukryje. To prawda. Do zachowania. Ups, przecięłam. No, sklej się. Albo zeskanujemy. O. Dobra, teraz jak tutaj. O, jak można zauważyć, głośniczek jest bardzo fajnego koloru. Tak, w kolorze niebieskim, niespodzianka. O, jaki fajny. No, to jest model Flip 4. Bo zgubiliśmy Flip 2. Dokładnie tak. Cóż to? Coś tu jest? Kluczyk to jest. Masz kluczyk do tego? Ojejku. Teraz to rozpakuję, a wyjmiemy głośniczek. Jakie mięciutkie ma. Łóżeczko specjalne. Ohoho. No, tak wygląda. Głośniczek JBL. Z tyłu ma takie przyciski. O,
Elegancko. Jest odporny na zachlapania. Fajnie. Jak dwójka nie była, to ten jest akurat. To nie jest kluczyk, to jest wykrzyknik. Tak. Pomyliłam się. Dobra, zobaczymy co jest tu. Chyba jakaś instrukcja obsługi. Zapakowana. No. Dokładnie. Instrukcja obsługi. Pewnie karta gwarancyjna. No, co jakieś tam dokumenty. O. Ciekawe, czy działa. Nie trzeba naładować. O! Działa. Wow! Szuka połączenia. Nawet jest wskaźnik baterii. Wow, jaki ładny. Czy chyba nie miałeś w tamtym dwójce, nie? Miałem, ale nie, a nie taki elegancki. A tu jest ilość baterii. No. Tak, 5 kropeczek. Głośnik powinien trzymać nawet 12 godzin, według tego, co piszą w internecie. Dokładnie. Tu jeszcze do podłączenia, a jest wodoodporny, tak? Już tak, powiem. Tak. No, właśnie dlatego, że ma tutaj te gumowe zabezpieczenie przed wodą. No, elegancki, podoba mi się. Cześć!